Dzień dobry, dzisiaj kawa z dyrektorem albo herbata, czyli z Adamem Cieślarem, dyrektor COP-u. Dzień dobry, witam serdecznie. Kawa z dyrektorem, rzeczywiście, kawa jest? Jest. Jest, właśnie to jakiś Jest, taki naprawdę. nowy sposób na łączność z odbiorcami kultury w Cieszynie. No tak, to był taki pomysł sprzed 5 lat, chyba kawa z dyrektorem w wersji analogowej. Niestety tak się złożyło, że COVID po jednej czy dwóch kawach takich, które rzeczywiście się odbyły, no ten pomysł gdzieś zabił. Ale postanowiliśmy do tego wrócić w wersji online, ostatnio nawet na żywo, do takiej formy komunikowania najbliższych imprez, najbliższych wydarzeń, które organizuje Cieszyński Ośrodek Kultury. Tak, to teraz o tym porozmawiamy. Nie będę cię w takim razie pytał, ile już tych kaw wypitych, która to już kadencja, bo już nie liczę. Nie no, kadencja jest druga moja, która się rozpoczęła niedługo. Pierwsza była bardzo trudna, bo jak wszyscy pamiętacie, nikt nie miał takiej kadencji, że mieliśmy epidemię, która na 2 lata wycięła praktycznie duże wydarzenia plenerowe, ale też zmusiła nas do szukania nowych rozwiązań. I w sumie dobrze się nawet stało, bo otworzyły się różne kanały, o których wcześniej nie pomyśleliśmy, szukaliśmy nowych miejsc i nowych form działalności. No i zebraliśmy nowe doświadczenia. Przy okazji udało nam się trochę sprzętu dokupić, nawet halę namiotową, trochę nagłośnienia. Kupiliśmy ekran, czy też kupujemy duży ekran teraz do kina plenerowego, mamy projektor. No i mamy zasłaniające zasłony w Domu Narodowym, co doceniają zwłaszcza uczestnicy festiwali, choćby Kina na Granicy czy Teatralnego. Tak, no to faktycznie się przydały takie rzeczy. Dobrze, to teraz tak, Święto Trzech Braci. To jest połowa czerwca, gdybyś mógł powiedzieć trochę o miejscu i terminie najpierw. Tak, Święto Trzech Braci po raz kolejny wraca po przerwie. Święto Trzech Braci było na wygnaniu przez ostatnie 2 lata, jak Państwo pamiętacie. Wraca w tym roku 14, 15, 16 czerwca. Wraca w Śródmieście i wracamy również do tego pomysłu z roku 2019, kiedy to dzieliliśmy Święto Trzech Braci na kilka scen. I będzie tak też w tym roku. Jedna scena na rynku w czeskim Cieszynie, tradycyjnie. Druga scena na rynku w polskim Cieszynie, czyli naszym mieście. I trzecia scena na Starym Targu, tak jak było w 2019 roku. I będzie jeszcze czwarta scena klubowa na Wzgórzu Zamkowym, a myślę, że zaraz o tym powiemy. Okej. Okay. To co? To teraz Więc tak, ze strony muzycznej, nie? Dobrze by było. tak, ze strony muzycznej Stary Targ to przede wszystkim zespoły lokalne, zespoły coverowe, także wszystko to, co najlepsze w Cieszynie. Więc i kolejna odsłona projektu Cieszyn Śpiewa, tym razem do tańca, i mażoretki Cieszyńskie Gwiazdeczki, amatorska grupa gitarowa, śpiewająca młodzież z Centrum Edukacji Muzycznej, goście z Pucka, lokalna gwiazda ostatnich lat, czyli Tosia Kraszewska z zespołem, zespół pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej, orkiestra Dęta Cieszynianka i wiele innych wydarzeń, które są lokalne. To na Starym Targu. Na rynku w piątek 2 koncerty. Zespół Strój Miasta Mitra, który pełni rolę supportu. Można ten zespół odnaleźć w sieci. Świetny koncert w studiu Agnieszki Osieckiej. Trójki, zespół, który łączy folk z rockiem, z instrumentami dętymi. Świetna propozycja. A gwiazdą piątkowego wieczoru będzie zespół Another Pink Floyd, czyli chyba najbardziej znany i najbardziej rozpoznawany w naszym kraju zespół wykonujący muzykę legendarnego zespołu Pink Floyd. Na rynku w Cieszynie z programem piosenkowym. Nie usłyszymy dłuższych suit, usłyszymy hity Pink Floyd, czyli najbardziej znane i rozpoznawalne przeboje. To w piątek. Pozdrawiamy Normana w tym momencie też. Pozdrawiamy Normana, który oczywiście jest wokalistą zespołu. Tych anoderów mu się troszkę namnożyło, więc spodziewajcie się w najbliższych latach, że pewno jakieś inne jeszcze anodery się w Cieszynie pojawią. W tym roku Another Pink Floyd w dobrej oprawie z wizualizacjami w piątek. W piątek 21:30 rynek.
Będą wizualizacje, jakieś tam atrakcje w postaci laserów i innych fajerwerków, więc myślę, że będzie sympatycznie. Ale dronów nie będzie. Proszę? Dronów. Nie, nie, no nad rynkiem nie latają, z tego co już wszyscy dobrze sprawdziliśmy. Tak, dobrze, ale mamy sobotę. Tak, sobota, stary targ rusza od godziny 10, od 12 na rynku pojawi się wydarzenie bez precedensu. 100 lat w tym roku świętuje fabryka Olza w Cieszynie, czyli najbardziej rozpoznawany zakład produkujący słodycze, które Islandczycy uznają za swoje. Tak. A to na. A my zaraz po tych kanapkach śledziowych jemy te wafelki. Tak. I od 12 na rynku będzie specjalna strefa Prince Polo i będzie próba pobicia budowy największego wafla Prince Polo w historii. 10-metrowy wafel zostanie przygotowany na rynku. Mamy nadzieję, że się uda. Finał będzie podczas naszych koncertów, które na rynku rozpoczynają się o 18. I będą supporty przed głównym koncertem. Wystąpi zespół Elvis 56. Nie trzeba już nic mówić. Elvis żyje, to my wiemy. No. Będzie też support lokalny. Roch Czerwiński, Marek Wojtynek i goście. Odsyłam do serwisów streamingowych, ale postacie rozpoznawalne w naszym mieście również. Bardzo dobra muzyka, korespondująca z naszą gwiazdą wieczoru, a będzie nią zespół Lemon w tym roku. Porcja naprawdę solidnej muzyki z najwyższej półki. Lemona w Cieszynie nie było, więc nie będzie żadnej powtórki z rozrywki. W niedzielę nie będzie koncertu na rynku, wszystko będzie na starym targu. I powraca kabaret w tym roku. Będzie to kabaret Jurki i będzie też zespół Bartnicki Band i te rzeczy lokalne, o których mówiłem. Cały czas odsyłam na stronę s3b.city, bo tam już jest program gotowy, można sobie czytać, klikać i zapoznawać się na bieżąco. Dodatek w tym roku z naszej strony. Dwie imprezy na Wzgórzu Zamkowym w namiocie. Imprezy klubowe. W piątek Beats, Breaks and Rhymes, tak sobie to nazwaliśmy. To będzie coś dla fanów hip-hopu, muzyki basowej, takiej, która wywodzi się z klubów w Wielkiej Brytanii, ale wykonawcy polscy. Święty Bass, BSK, We Lecim, Penera. Młodzież klika, młodzież wie o co chodzi, będzie połączenie hip-hopu i dobrego bitu. Natomiast w sobotę w tym samym miejscu Tram Vibes. Tram Vibes to będzie nowy projekt, o którym powiemy sobie za chwilkę, który będzie przez wakacje odbywał się co piątek, a inaugurujemy go podczas Święta Trzech Braci i oprócz naszych klubowych rezydentów, którymi są Kartal i Dave, rozpoznawalni w Cieszynie DJ-e, zaprosiliśmy taki projekt The Very Polish Cutouts. To jest kolektyw DJ-ów i producentów, którzy zajmują się odkurzaniem i odświeżaniem trochę zapomnianych piosenek, utworów z lat 70., 80., czasem wcześniejszych, soft rock, pop, jazz, ale wszystko to podane w klubowym, house'owym sosie na poziomie najlepszych zachodnich produkcji. Nie ma się czego wstydzić. Zrobili bodajże 2 lata temu też remix Krystyny Prońko, Jesteś lekiem na całe zło. To można sobie gdzieś w streamingach poszukać. Polecam, naprawdę fajna klubowa impreza. Na te 2 wieczory, które rozpoczynają się o 23, będą bilety wstępu symboliczne po 10 zł dostępne na miejscu. Ilość miejsc jest bowiem ograniczona, więc musimy jakoś sobie to zlimitować. Jasne. A powiedz mi jeszcze, czy ten Lemon na przykład i Another Pink Floyd jest płatny, czy to są darmowe koncerty? Wszystkie koncerty są darmowe, wszystkie wydarzenia są darmowe, poza tymi klubowymi wieczorami na Wzgórzu Zamkowym. To są jedyne płatne rzeczy, więc niczego płatnego innego, innych płatnych wydarzeń nie będzie. Nie przewiduję. Ale będzie też korowód, który powraca po pandemii, po remoncie Śródmieścia, który otwiera Święto Trzech Braci i spotkanie mieszkańców i władz Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w piątek o godzinie 17 na Moście Przyjaźni. I tam już od 2 lat odbywa się rozpoczęcie imprezy. Nie wędrujemy już po rynkach miast,
tylko przekazanie kluczy do miast dyrektorom instytucji kultury i oficjalne otwarcie odbywa się na Moście Przyjaźni, tak bardzo symbolicznie. Krótka inscenizacja legendy, nie zabraknie oczywiście tego wielometrowego ciasta, więc te wszystkie atrakcje pozostają w tym miejscu. I będzie na słodko i muzycznie, bo i ciasto, i wafel wielki będzie, i wszystko. Dobrze. Tak, tak, będzie na słodko. No i współpracujemy też z browarem arcyksiążęcym, browarem Zapłonem w Cieszynie, który jest głównym sponsorem imprezy z polskiej strony. Pozostali sponsorzy dostępni na plakatach, wszystkie te informacje i na stronie naszej, do której odsyłam. Dobrze. Niezmiennie. Jeszcze powiedz proszę o tym takim Tram Vibes, tak? Tram Vibes. Tak, Tram Vibes to jest taki pomysł. Tak, to jest pomysł na lato, nowa propozycja na lato. W każdy piątek wakacyjny, począwszy od 21 czerwca, zawsze pomiędzy godziną 19 a 21.30 na budynku nowego Centrum Informacji Turystycznej będą czekali na Was, na Państwa DJ-e, którzy będą sobie tam podgrywać ciekawą klubową muzykę, nie za głośno, nie za cicho, tak do zachodu słońca. Jak to słońce zajdzie, to my Państwa w lipcu i sierpniu zapraszamy o 21.30 na rynek w Cieszynie, gdzie wracają wakacyjne kadry. Na razie nie zdradzę repertuaru, ale będzie podobnie jak w roku ubiegłym, czyli sprawdzone klasyczne pozycje filmowe, różne gatunkowo. Lato to także lato z muzyką, nomen omen, czyli ten wakacyjny projekt w Parku Pokoju w niedzielę o 16 i to również będzie się odbywało w tym roku. Koniec lata to już od kilku lat cieszyński przekładaniec Festiwal Organizacji Pozarządowych i to będzie ostatni weekend sierpnia, początek września. My zaczynamy całą imprezę w piątek takim nowym projektem, który pojawił się przed rokiem, Tramwajem do Kultury. I to będzie taki wstęp do przekładańca, gdzie będą... Ten projekt generalnie inauguruje nowy rok kulturalny, więc my mówimy o naszej ofercie na najbliższe miesiące. Pokazujemy też lokalnych artystów, no więc będzie można się pobawić fajnie na koniec wakacji, a w piątek, a w sobotę i w niedzielę też poznać organizacje pozarządowe, bo też będą koncerty, z tego co wiem, i rockowe, i folkowe. To wydarzenie jest przygotowywane od kilku lat już bezpośrednio przez organizacje pozarządowe. My tylko technicznie pomagamy. No, tylko ja. Powiem bardzo szczerze, że bardzo mi się to podoba, co usłyszałem, bo naprawdę brzmi tak, że się dużo, dużo dzieje i będzie się działo przez najbliższe 3-4 miesiące na pewno. Mamy taką nadzieję. Mamy też nadzieję na to, że pogoda nam dopisze, bo większość tych wydarzeń to wydarzenia plenerowe. Niektórych nie da się przenieść w inne miejsce. Wakacyjne kadry tradycyjnie w przypadku niepogody Dom Narodowy zaprasza. Nasza sala jest przygotowana do tego, żeby... Ma zasłony. I ma zasłony, więc nawet jak jest jasno, to jest ciemno. Tak, właśnie. Bardzo się cieszę. Dobrze. Widać, że w Domu Narodowym jest jasno od tej kultury, więc to dobrze. I co, zapraszamy. Najpierw na Święto Trzech Braci, a potem na te wszystkie imprezy, które zostały wymieniane. Bardzo dziękuję, pan dyrektor. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Adam Cieślar. Dziękuję. Dziękuję bardzo.